I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, serwus! Witam was ekipa z Black Monka, czyli Marcin i Barnaba. Dzisiaj opowiem wam o Munchkinie Grimmie. Oglądajcie nas, aby dowiedzieć się, co ciekawego czeka na was w tej części. Zapraszamy do świata baśni. Pora wyruszyć na spotkanie z czerwonym kapturkiem, złą macochą i kotem w butach. W Munchkinie Grimmie znajdziecie 110 kart, a nie 165 jak w pozostałych wersjach podstawowych gry. Są one jednak tak dobrze zbalansowane, że również ta wersja świetnie nada się jako podstawka do 4 graczy. To świetny tytuł do zagrania z młodszymi Munchkinami lub z ludźmi, którzy dopiero poznają świat tej gry. Taka liczba kart sprawia jednak, że Munchkin Grimm odnajdzie się świetnie również w roli dodatku. Tym bardziej, że jej rewersy są takie same jak w wersji podstawowej, dlatego bez problemu możecie je połączyć. Tylko od was zależy, w jaki sposób wykorzystacie karty z tej wersji. W tej wersji gry nie znajdziecie ras, są tu jednak 4 klasy. Pierwsza z nich to złodziej, którego możecie spotkać także w Munchkinie Fantazy. Pozostałe 3 są zupełnie nowe. To drwal, szewczyk oraz łowczy. Każda klasa to zupełnie nowe zdolności. Na przykład szewczyk może odrzucić karty, aby dobrać odkrytą kartę klątwy. Z kolei drwal daje bonusy do ucieczki dla swoich sojuszników w walce. Nowe klasy to nie wszystko. W grze znajdziecie również księżniczki. Nie są to klasy postaci, a ich atrybuty. Zuchwałe księżniczki dostają bonusy w walkach, w których walczą samodzielnie. Oprócz tego w talii znajdziecie jeszcze 2 interesujące karty. To najmłodszy i najstarszy. Również nie są klasami postaci, ale dają postaciom dodatkowe cechy. Pamiętajcie tylko, że nie możecie być najmłodsi i najstarsi jednocześnie. Ciekawym elementem tej wersji jest cała masa potworów, które możecie zagrywać bez karty Zbłąkany Potwór. Morał jest więc prosty. Nie drażnijcie kumpli, bo z łatwością mogą wam dopiec w walce. To już koniec opowieści o Munchkinie Grimmie. Mamy nadzieję, że wszyscy będą żyć długo i szczęśliwie. Jeżeli macie jakieś pytania, jesteśmy do waszej dyspozycji na Facebooku. Do zobaczenia. No tak.